Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Przez to światło i przez miejsce chyba jestem taki lekko schizofreniczny. O, fajne. Nie tam. Fajne. Normalnie. My będziemy w tym tygodniu mówili do Was głównie o Motorolach, natomiast ja na szybko, żeby sobie to cholerne tło wyłączyć, bo wyglądam dziwnie, powiem szczerze. Chociaż właściwie może zostawić. Właśnie. Taki Nie, żarcik nie. kiedyś był, pamiętasz? Nie jest złe. Jaki? Żona pyta męża, żona mówi do męża: kurczę, jakoś tak głupio dziś wyglądam. A mąż tak popatrzył: nie, tam jak zwykle. O, teraz fajnie była. Dobra, opowiadaj, bo widzę już, o czym chcesz powiedzieć. To jest śmieszne. To znaczy na szybko o tym, co jest z tyłu za mną. W sieci pojawiły się informacje o tym, że Coca-Cola ma sobie wypuścić swojego własnego smartfona. Momentalnie pojawiły się do tego jeszcze ploty, że ten smartfon to tak naprawdę nie Coca-Coli, tylko ze współpracy z Realme. Później się pojawiły informacje, że ten telefon to wcale nie jest nowy telefon, tylko to jest Realme 10 4G. A dzisiaj znalazłem, bo różne serwisy jeszcze o tym nie piszą, jedne piszą, inne nie, i to nawet największe jeszcze nie piszą, że Realme na swojej indyjskiej stronie już promuje telefon z Coca-Colą. I to, co widzicie po mojej lewej stronie, to jest to, co jest na stronie Realme, tak, że ono takie, żeby coś tam bąbelkuje, a po prawej stronie widzicie najbardziej schyłkowo po prawej stronie to widzicie właśnie to, co w sieci pokazano na temat tego smartfona Coca-Coli, a tu, o, tutaj z kolei jest Realme 10 4G, o, żeby sobie porównać ewentualnie tyły. No i wygląda rzeczywiście identycznie, ale nie ma pewnej informacji, że to czerwone to jest prawdziwe, że to jest rzeczywiście render prawdziwy. Także bardzo możliwe, że ten smartfon będzie zupełnie inaczej wyglądał. Dobra, teraz wyłączę to tło i przestanę być taki schizofreniczny, a my możemy przejść do Motorola. Tak, to ja tytułem wstępu. Motorola pokazała bardzo dużo modeli z serii Moto G i do tego jeszcze na dokładkę bardzo budżetowy model Moto E. Większość z tych telefonów już jest dostępna w Polsce poza topowym modelem serii, czyli za chwilę usłyszycie jakim, i tym najtańszym modelem serii, czyli mamy sam środek. Widzicie z tyłu za mną, że już była polska premiera. Na naszym kanale znajdziecie filmik z przeglądem tych nowych telefonów. I ja mam, no, powiem szczerze, że troszeczkę mnie załamały te telefony, bo to są ciągle Motorola. Na pewno mają wszystkie te zalety, wszystkie te przymioty Motorola, które fani Motorola lubią, ale kiedy spojrzymy sobie na smartfony poprzedniej generacji, gdzie już nawet w środku serii Moto G zdarzały się OLEDowe ekrany i naprawdę już fajne aparaty fotograficzne, i popatrzymy teraz na to, co oferują w tym momencie, no to się idzie załamać, bo na przykład spora część tych telefonów ma ekrany nie dość, że IPS-owe tylko, to jeszcze do tego w HD+. Wiesz co, ale to jest ogólny ciąg w branży. To jest Tak, a zadziwiające, ceny że wcale branża w nie są ogóle takie niskie. idzie do przodu. Dzisiaj widziałem, że Quant się zdziwił bardzo. Quant to jest taki niemiecki dziennikarz Lixer. Zdziwił się bardzo, że Galaxy S20 miał RAM LPDDR5 i tamtego RAMu dużo miał, bo tam 12 giga. Ale to w kontekście ostatnich przecieków na temat najnowszej serii No, mnie to S24. też zdziwiło. No, niemniej tak to troszeczkę wygląda, słuchajcie, że bardzo często, i tutaj trzeba po prostu bardzo zwracać uwagę, kolejne generacje znanych smartfonów, znanych rodzin smartfonów, mają po prostu specyfikacje bardzo podobne albo nawet nieco gorsze od poprzednich. Przypadku Motorola to są słabsze specyfikacje, powiedzmy to wprost, bo pewne rzeczy zrobili fajnie, ale no tych ekranów ja im po prostu nie mogę wybaczyć. Znaczy co, No, no fajnie zrobili na przykład, że w zasadzie w całej serii G są głośniki stereo chyba, o, tak? właśnie to chciałem powiedzieć. To jest rzecz sympatyczna całkiem. Wszystkie mają NFC, co Wszystkie też mają NFC. bo to nie było takie oczywiste, bo Z tym, że wiesz co, ja przepraszam, że się jeszcze wetnę tutaj ostrożnie z tym NFC, dlatego że na kartach, które Motorola przysłała, nie wszystkie wersje niektórych modeli mają NFC. Nie Okej. pamiętam w przypadku których, ale to łatwo sobie sprawdzić na kartach, dlatego że ja zawsze zaznaczyłem.
G13 może mieć NFC albo może nie mieć NFC i G23 może mieć NFC albo może nie mieć NFC w zależności od wersji. Dlatego warto tutaj być czujnym po prostu. Tak, natomiast myślę, że w Polsce z tego, co wczoraj widziałem, wszystko będzie, wszystkie, które będą u nas w dystrybucji, czyli tam w tych wszystkich naszych sieciówkach i u operatorów, to normalnie będzie NFC. I chyba u wszystkich operatorów będą, bo co prawda wczoraj oficjalnie nic nie mówiono o operatorach na premierze. Nieoficjalnie powiedziano na pewno, że u jednego będą już. Natomiast widziałem przedstawicieli wszystkich pozostałych operatorów na premierze, więc myślę, że nie byli tam przypadkowo i chyba będzie po prostu, te telefony będą dostępne we wszystkich czterech sieciach. Ale do rzeczy. Zacznijmy może, słuchaj, od tej najprostszej, której u nas nie ma, czyli E13. Wiesz co, ona jest, bo była wczoraj pokazywana, tylko będzie później wprowadzona. Później poznamy cenę i ja bym, prawdę mówiąc, przy całej mojej sympatii do Motorola spuścił zasłonę milczenia na ten telefon. Naprawdę. Słuchajcie, trafia do nas telefon, trafi, bo jeszcze nie trafił, ale trafi do nas telefon z Androidem Go i z 2 GB RAM-u w roku 2023. Ten procesor Unisoc Tiger T606 można wybaczyć. Ekran HD Plus w tej klasie jak najbardziej można wybaczyć. Spoko. Oczywiście. 64 miejsce, 64 giga na dane plus microSD też w tanim telefonie jest do przeżycia. Podobnie jak aparat 13 mega z tyłu, 5 z przodu, to też jest w bardzo tanim smartfonie jak najbardziej akceptowalne. Po prostu proste, tanie urządzenie dla najmniej wymagających nabywców. Bateria 5000 mAh to nawet fajna rzecz. Co prawda ładowanie 10-watowe, ale już jest. Design telefonu nie taki najgorszy. No ale te 2 giga RAM-u to po prostu nie, jeszcze raz nie. Omijajcie ten telefon moim zdaniem szerokim łukiem. Cena na zachodzie 120 euro. Więc u nas, zaraz spróbuję to na szybko przeliczyć, ile to jest. Ja też z czystym przeliczeniem. 5,99 myślę, że u nas było, albo 5,59, ponieważ przeliczając na żywca wychodzi mi 565 zł. Przy tej cenie po prostu powiedzcie mu nie i podziękujcie Motorola za ten model. Jeśli nas oglądacie, to wiecie, że wszystkie smartfony poniżej 4 giga RAM są smartfonami niepolecanymi przez nas. Nie tak. Ze względu na to, że tanie, że hejtujemy tanie smartfony, tylko ze względu na to, że nie będzie Wam się w żaden sposób fajnie na tym pracowało. Tyle. Jeżeli chcecie smartfona wykorzystywać jako smartfona. Następną rzecz, którą możecie mieć od Motorola, to jest Moto G13, czyli najniższy model na tą chwilę z serii Moto G. Kosztujący. To jest lepsza propozycja, proszę. Trochę lepsza propozycja, bo ma chociaż już 4 giga RAM-u i 128 pamięci i kosztuje u nas niestety już 899 zł, czyli 900 zł. Za tą kasę dostaniecie 6,5-calowy ekran, ale HD+, niestety na pocieszenie z 90-hercowym odświeżaniem, 8-megowy aparat do selfie, 50-megowy aparat tylny plus dwie dwójki, wiadomo po co. W środku Helio G85 od Mediateka i moi drodzy, bateria 5000 mAh. Znowu z 10-watowym ładowaniem. To znaczy tutaj przy ładowaniu trzeba zwrócić uwagę, dlatego że Motorola w swoich specyfikacjach oficjalnych przesyłanych bezpośrednio, znaczy link dostajemy, tak, do specyfikacji, napisała, że tutaj również w zależności od regionu to ładowanie będzie 10 albo 20-watowe, czyli również w zależności od tego, gdzie smartfon będzie sprzedawany, to ładowanie może być troszeczkę niższe albo troszeczkę wyższe, niższej albo wyższej mocy. Tak, tak, tak. To, co ja Wam mówię, to ja mówię odnośnie polskiego rynku, natomiast jakby jeszcze uzupełniając, ten telefon również może występować z wersji z pamięcią 4 plus 64 na niektórych rynkach. Tak, ale może nie. Być 4 plus 64 albo 4 plus 128, tak. Takich dylematów nie ma w przypadku następnego modelu, Moto G23. A, wspomnijmy jeszcze może, bo ludzie zazwyczaj pytają, że IP52 jest, tak? Tak, jest podstawowy. Nieduże zachlapanie bez trafienia w gniazda i inne żywotne części. Pomoga hydrofobowa. Tak.
Zgadza się. Dylematów co do pamięci nie ma w kolejnym modelu, bo tu polski oddział też wprowadza dwie wersje, 428 albo 828. Różnica w cenie jest 100 złotowa. Pierwszy kosztuje 1000 bez złotówki, drugi 1100. I naprawdę, jak już macie tego tysiaka wydać, to pożyczcie jeszcze tą stówę od kogoś i kupcie tą wersję z 8 gigami RAM, bo ja wam naprawdę dobrze radzę, od serca. Tak, będziecie dłużej się cieszyć tym smartfonem. I tutaj też Adaś wspomniał o tej wersji, która będzie w Polsce. Ja was uczulam na to, że jest również wersja z 64 gigami RAMu. I jeszcze 6 giga RAMu też podejrzewam się może przytrafić. To znaczy wiem tyle, co Motorola jakby oficjalnie nam przysłała, że jest 4,6, 64, 128. Może gdzieś po drodze coś wyskoczy, bo to się zdarza, że później wyskakują inne wersje. Zgadza się. I znowu ekran 6,5 cala HD plus 90 Hz, znowu Helio G85 i znowu bateria 5000 mAh, ale już z 30-watowym ładowaniem. Tak, i tutaj rzeczywiście podają tylko jeden rodzaj ładowania, także bez względu na to, którą kupicie, prawdopodobnie będzie to 30W. Aparat do selfie też taki sam, główny aparat 50 megapikseli też taki sam. No to pytacie, gdzie ten upgrade? No upgrade jest... ponieważ jeden z bezużytecznych dwumegowych dodatkowych aparatów fotograficznych na tyle zastąpiono znacznie praktyczniejszym, ale nadal marnym, bo 5-megapikselowym aparatem szerokokątnym. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz wspólna dla G13 i G23, mianowicie Motorola. Chyba pierwszy raz się spotkałem z tym, że podaje, że na wyświetlaczu jest Panda Glass. To jest jeden z rodzajów rzeczywiście utwardzonego szkła produkowanego przez Chińczyków, który trafia się od czasu do czasu sporadycznie w smartfonach. Bardzo często on w ogóle nie jest wymieniany, a tym razem Motorola jednak podała, że to szkło utwardzone jest. Dokładnie. Trochę bardziej odporne na zarysowania, trochę bardziej odporne prawdopodobnie na uderzenia. Jak? Nie mam pojęcia, bo ile Corning Gorilla podaje swoje sposoby na testowanie, pokazują jak to robią, no to tutaj możemy tylko przypuszczać, że jest trochę mocniejsze. O ile, co wytrzyma, nie mam pojęcia. No dobra. To przechodzimy do modelu, który myślę, że będzie lokomotywą tej nowej serii Moto G. Moto G53 u nas w wersji 4 plus 128 za 1200 zł. I znowu z uporem maniaka powtarzają ekran HD plus LCD 6,5 cala, ale podnieśli odświeżanie do 120 Hz. Żeby znowu nie było, że telefon jest taki jak poprzednie. Procesor Snapdragon 480+, czyli mamy już, prawda, 5G. Bateria ciągle 5000 mAh, to niespodzianka, bo ładowanie 18-watowe albo nawet 10-watowe w niektórych regionach. Tak, i tutaj też właśnie trzeba uważać. Co tu się odwaliło, to ja nie wiem. 18 watów, tak. Co tu się odwaliło, to ja nie wiem. Tak samo z aparatem do selfie. 8 do selfie, podczas gdy Moto G23 ma 16. Z tyłu też się odwaliło, bo aparat jest 50 plus 2 megapiksele. Nawet nie dali szerokokątnego. Czyli tutaj, no tak, zyskujecie 5G, zyskujecie 5G, zyskujecie odświeżanie 120-hercowe, tracicie szybkie ładowanie, tracicie aparat szerokokątny. Tutaj fajnym rzeczywiście, fajną rzeczą jest to, że jest sensowny procesor. To jest co prawda niski tier procesora, jeżeli chodzi o 5G, ale to już jest w miarę sensowny procesor. On obsłuży wam bez problemu ten wyświetlacz HD z plusem. Tutaj ten, jakby ja mam trochę żal do Motorola, dlatego że wolałbym tak naprawdę ekran Full HD nawet z odświeżaniem 60-hercowym zamiast tego HD ze 120-hercowym. Ja wiem jak to jest. Wiem, że to jest nadal tańsze rozwiązanie. Niemniej w tym modelu spodziewałem się, że będzie Full HD. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, mianowicie tiery pamięci. Adaś powiedział o tym, który będzie w Polsce. Ja wspomnę tylko dla porządku, że pamięci flash jest wybór na świecie, ogólnie na rynku globalnym, pomiędzy 64 a 128. W przypadku pamięci RAM tutaj jest pełen wybór, jest również ta 6, o której nie wspominałem przy poprzednim, dlatego że Motorola nie poda, czy jest 4 giga, 6 giga, 8 giga. W zależności od rynku również. Dokładnie. A jak bardzo ktoś chce mieć Full HD, to musi już tylko zdecydować się na Motorola Moto G73, bo ona już ma Full HD, ale ciągle 6,5 cala i ciągle IPS-owy ze 120-hercowym ładowaniem.
Tutaj niestety nie znam ceny na polski rynek. Będzie wersja 8 plus 256, ale tak jak powiedziałem, cenę poznamy później. Myślę, że będzie to, idąc jakby tropem poprzednich cen, będzie to 1300, góra 1400 zł. Procesor Dimensity 930, może być jeszcze wersja z 6 gigami RAMu, bateria znowu 5030-watowe ładowanie. No i tu poprawili ten błąd, który popełniono, nie poprawili. No nie, no aparaty też są takie jak Moto G53, bo mi się coś pokręciło. Także no, zyskujecie Full HD i to jest chyba jedyny rozsądny telefon z tej serii, ale nadal powiem szczerze, nie do końca mnie porywający. Bo po prostu poprzednie Moto G były fajniejsze według mnie. No, nieraz miałem do czynienia z tymi telefonami, nieraz je tu recenzowaliśmy na kanale. Były jakieś, no nie były to wybitne nigdy telefony, bo to były średniaki. No ale teraz mam wrażenie, że już nawet to nie są średniaki, tylko jest jeszcze gorzej. No. Tak, to tutaj troszeczkę powiem szczerze, szkoda, jakoś się rozjeżdżają te specyfikacje z cenami, jakoś się rozjeżdżają, również podejrzewam, z oczekiwaniami fanów Motorola, którzy no, czekali na tę serię jako stosunkowo niedrogą, w miarę budżetową serię, która no, jednak pokaże troszeczkę coś więcej. Tutaj przy samym, tak, NFC jak najbardziej na plus, tak, to stereo w każdym modelu jak najbardziej na plus. Natomiast no, pozostaje chyba pewien niedosyt, podejrzewam, dlatego że w tym zakresie cenowym konkurencja jest dosyć spora i są smartfony, które po prostu wygrywają z tymi specyfikacjami przy podobnej cenie. No niestety, z przykrością to trzeba przyznać. Nie wiem, po prostu możliwe, że próbowali, żeby te smartfony no, były tańsze, ale to też nie wyszło i... No, sorry. No tak. Trochę szkoda po prostu. Oczywiście. No szkoda, no pewnie tam u operatorów będą jakoś promowane, może coś, ale po prostu nie. Nie wyszło i kurczę, no nie lubię tego robić przed w zasadzie no, wypróbowaniem któregokolwiek z tych telefonów przez dłuższy czas, bo na pewno mają zalety tam jeszcze w tych wyższych modelach. Nie, warto dodać, że wprowadzi taką platformę bezpieczeństwa z drugą przestrzenią, z dodatkowymi tam zabezpieczeniami, czyli tak trochę może pod biznes, ale no mówię, coś tu się nie złożyło według mnie. Coś tu nie pykło i... W każdym razie... Raziłem się do tych telefonów przy pierwszym kontakcie, już patrząc na ich cenę. W każdym razie o Motorolach wam troszeczkę poopowiadaliśmy. Ten tydzień był biedny, jeżeli chodzi o premiery. Gdzieś tam przez cały czas w newsach się obija, że OnePlus pada, przygotowuje nowego, że pojawią się różne smartfoniki, ale tak naprawdę premier planowanych globalnie czy na Europę jest rzeczywiście co kot napłakał. Znaczy, słuchajcie, kolejny tydzień będzie już bardzo bujny i kolejne tygodnie, bo co mogę wam powiedzieć, bo to już wiadomo, tak? 1 lutego witamy nowe Samsungi. Bum, pierwsza premiera. Zaraz po nich wiemy, że będzie globalny debiut Vivo X90. Bum, następna. W tle mamy OnePlusa, no bo 7 są przecieki, że będą dwa smartfony OnePlusa, czyli będzie OnePlus 11, co było wiadomo 7 lutego, do tego 11R, no i do tego ten tablet. Mamy w tle już też na pewno blisko bardzo Poco X5, Poco X5 Pro. O tych smartfonach piszemy szerzej, co prawda z przecieków, bo się pewien bułgarski sklep rozpruł. Podali pełne specyfikacje, pytanie czy poprawne, czy tylko wpisali na rympą. Pokazali zdjęcia, wydaje się, że dobre. W Indiach w kinie już leci zwiastun tego telefonu. 6 lutego w Indiach jest premiera. Nie wiem, czy to jest premiera globalna, chyba nie, bo tam jest, promuje to lokalny krykiecista, przystojny jak to Hindus. No i tyle, tak? Będzie premiera. Czyli następny tydzień to pewnie was zanudzimy i będziemy wam pruć za 2 godziny. Ja wam przypominam tylko, że X90, cała rodzina, podobnie jak S23, tak, jest już w katalogu, także można zaglądać tak. I
Tak naprawdę nie jesteśmy jakoś straszliwie podnieceni tymi premierami, bo znamy specyfikacje, w związku z tym nie ma tak naprawdę. No, natomiast tak, no, są to duże premiery, w związku z tym rzeczywiście będzie prawdopodobnie o czym mówić. Ja może tylko też organizacyjnie wspomnę o tym, że na rynku amerykańskim TCL Ion X, smartfonik marny z bateryjką 3000 mAh, 6-calowym wyświetlaczem HDS Plusem pracującym. To w tej rozdzielczości takiej pierwotnej, czyli 720x1440. Także bez z tym stosunkiem boków takim troszeczkę trącącym myszką. W ogóle oldschoolowy ten telefon jest. Tak, ja podejrzewam, bo ja go akurat nie robiłem w katalogu, podejrzewam, że to też jest jakiś klon czegoś, co TCL pokazało wcześniej. Tak naprawdę jako ciekawostka. Tutaj. Rzecz operatorska, no z rzeczy ciekawych można z niego wytargać baterię i ma gniazdko microSD. Jest, no to jest operatorski w Stanach telefonik, kosztuje, przeliczając na nasze, trochę ponad 500. No ale... Patrzę jeszcze, Ole, o Y55S też już wam mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jeżeli pamiętam. Wypłynęła nowa wersja ZT Blade V40 z dopiskiem design. Zmienili stylizację, osłabili specyfikację względem modelu sprzed roku i w zasadzie tyle. Budżetówka, poczytajcie sobie o nim, bo on jest też jak flaki z olejem i szkoda o nim gadać, bo nic dobrego o nim nie powiemy. Tak, to prawda. Także w tym tygodniu premiera Motorola była, jaka była, to taka była, specyfikacje macie, cenniki już albo za moment niektórych modeli będą i u operatorów i w sklepach, w elektromarketach. Także jest oficjalna dystrybucja, warto po prostu sprawdzić, czy nie są dla Was interesujące. No, my jesteśmy rozczarowani po prostu, natomiast być może trafią w Wasze gusta, w związku z tym warto sprawdzić. I koniecznie obejrzyjcie też wideo z tej premiery Motorola, bo kurczę, wczoraj w pocie czoła albo w mrozie jadąc pociągiem męczyłem się, montowałem ten film, kurczę, to obejrzyjcie, zróbcie tego klika chociaż. A ja serdecznie pozdrawiam Polregio, które w pociągach ma 2 stopnie ogrzewania, albo wieje, albo parzy. A to chyba we wszystkich pociągach takie, że tak, ale wiesz co, w Polregio to już szczególnie po prostu... Pominę już to, że wczoraj na dworcu, gdzieś w okolicach dworca centralnego w Warszawie, no, szyny były złe, podwozie też pewnie było złe i pociągi fajne opóźnienia łapały, także bardzo, w ogóle doceniam fakt tego, że bilet z Łodzi do Warszawy kosztuje 5 zł drożej i pociągi jeżdżą pół godziny dłużej. Jest... No i wiesz, warto jeszcze docenić fakt, że nie mamy ostrej zimy w tym roku, bo gdyby była ostra zima, to wtedy ilość przygód narastałaby lawinowo po prostu. No, nam nie trzeba Bundeswehry, nam wystarczy -4, kiedyś się mówiło. No, także tyle w temacie, że tak powiem, zachęcania do zbiorkomu. Także życzę. Kurczę, dawniej w tych pociągach lało i wiało, czasem okna nie można było zamknąć. No tak. Na siedzeniu rosła zaspa, ale one jednak jakoś jeździły, no, naprawdę. Nie. Przepraszam także bardzo. Życzymy Wam punktualnych, ciepłych i czystych pociągów oraz smartfonów o dobrych cenach i zdecydowanie lepszych specyfikacjach niż w ostatnim minionym tygodniu. Wszystkiego dobrego, serdecznie Was pozdrawiamy. My dziękujemy, że wpadliście i do przyszłego tygodnia. Hej. I do przyszłego tygodnia. Na przyszły tydzień, tak jak powiedziałem, rezerwujcie sobie trochę więcej czasu na nas. Cześć. Cześć.